Cześć, z tej strony Jola Mazurek. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, na którym pokazuję to, co zrobiłam oraz dzielę się sposobem wykonania tego. Dzisiaj, jak widzicie, znowu mam dla Was tortę. To od kilku ostatnich filmików nie jest żadną nowością. Dzisiaj znowu Was pomęczę z torbą, ale myślę, że ten fason też Wam przypadnie do gustu. To jest taka torbo-worek na okrągłym dnie z ekoskóry, ściągana takim fajnym ściągaczem, na karabinczykach z krótkim paskiem, opcja z łańcuszkiem lub ewentualnie można zamiast łańcuszka zamocować sobie taki też skórzany bądź też z ekoskóry regulowany pasek. To w zależności od tego, no, jak lubimy i jak chcemy taką torbę nosić. Ja swoją torbę robiłam z przędzy Bobilon w pięknym czerwonym kolorze, to jest Lady in Red, tak ten kolor się nazywa, z czarnymi dodatkami. Od dłuższego czasu myślałam właśnie nad tą torbą i zrobiłam sobie właśnie w czerwonym, a tutaj jak widzicie obok jeszcze mam w takim pięknym musztardowym kolorze. Zużyłam dwa motki takiej przędzy i robiłam ją na okrągłym dnie i właśnie w dalszej części filmiku pokażę Wam, jak fajnie tutaj dodawać oczka po to, żeby ta torba wyszła tutaj taka fajna, beczułkowata, zaokrąglona i taka dosyć szeroka. Dno nie jest szerokie, ale tutaj w pierwszym okrążeniu dodawane oczka spowodowały właśnie tą taką obłość i powiększenie tej torby. Po przerobieniu, po zrobieniu całej torby uzyskałam wysokość torby 26 cm. Tak jak jest ona tutaj ściągnięta i jak stoi, to ma moja torba 26 cm wysokości. Wszystkie te rzeczy, z których zrobiłam torbę, oczywiście można zakupić w moim sklepiku www.woolpaczka.pl. Adres do sklepiku zobaczycie tutaj na dole w rogu. Jeśli macie ochotę, to zapraszam na zakupy. A tymczasem zapraszam Was do dalszej części, gdzie opowiem, z czego ją zrobiłam, a jeszcze w kolejnej części pokażę, jak ją zrobiłam. Także zapraszam do oglądania. Do zrobienia tej torby potrzebowałam dwóch motków przędzy Bobilon Medium. Tej przędzy w motku jest 100 metrów. Potrzebowałam 200 metrów, żeby taką torbę wykonać. Ja do swojej torebki wzięłam jeszcze takie okrągłe dno. Nie wiem właściwie, z czego ono jest, ale zapewniam Was, że jest bardzo mocne, dosyć sztywne, co i dzięki czemu trzyma kształt i trwałe. Dno to ma 16 cm średnicy. Potrzebowałam jeszcze dwóch karabinczyków okrągłych, krótkiego paska do tego, żeby tą torbę móc nosić w ręce, długiego regulowanego paska na karabinczykach i opcjonalnie łańcuszka. Jeśli ktoś woli torbę na łańcuszku, to też jest łańcuszek na karabinczykach i śmiało tutaj na tych okrągłych karabinczykach można zamocować go i torbę nosić na łańcuszku. Potrzebowałam też jeszcze takiego ściągacza do ściągnięcia torby u góry. Paseczek przy tym ściągaczu ma 90 cm długości, a na końcu są takie końcóweczki ładne, też w srebrnym kolorze, co jeszcze takiego nadaje ładnego wyrazu temu ściągaczowi właśnie. Całą torbę robiłam szydełkiem w rozmiarze 8 mm. Potrzebowałam nożyczek i igły do tego, żeby wszyć na końcu końcówkę, żeby była niewidoczna. Ja już tutaj swoją torbę mam zrobioną, a za chwilę w dalszej części pokażę Wam oczywiście, jak ją wykonać. Także jeżeli macie ochotę i spodobała Wam się ta torba, chcecie zobaczyć, jak ją robiłam, to zapraszam do dalszej części i tam Wam właśnie wszystko to pokażę. Na samym początku muszę zacząć tutaj robić półsłupki w tych dziurkach w dnie i do tego właśnie będzie mi potrzebne to małe szydełko, żeby łatwo mi wchodziło w każdy otworek. Grubym po prostu nie dam rady tam przełożyć. Biorę sobie małe szydełko, ja mam 4 mm,
i biorę przędzę. I ja jak zaczynam robić z tej przędzy, to nie wyciągam jej tutaj ze środka, tak jak zazwyczaj robię to z włóczką, tylko tutaj właśnie rozwijam ją tutaj od brzegu, bo wtedy mniej się skręca. W taki sposób rozwijana ta przędza mniej się skręca i jest wygodniejsza po prostu do przerabiania. Więc zaczynam sobie to robić dla... Nie za każdym razem, ale często też po prostu też ją lekko jeszcze podczas przerabiania podciągam. Nie z całej siły, tylko leciutko podciągam sobie ją, jakby tak ją zwężam. Tak w ten sposób podciągnięta ona po prostu się zwęża. I teraz tak, zaczynam robić tym denkiem, które będzie na spodniej części. Mam to odwrócone do siebie, wkładam szydełko i przeciągam przędzę w moją stronę. Tak, pierwsze okrążenie będzie ciężko, bo przędza, szydełko i ten mały otworek będzie nam utrudniał przeciąganie jej na drugą stronę, ale to jest tylko pierwsze okrążenie, później już wszystko idzie elegancko, łatwo. I robię sobie jedno oczko łańcuszka. To samo robię w drugim oczku, wkładam szydełko, jednocześnie tutaj będę sobie też z tyłu wrabiała tą końcóweczkę tutaj w rancik robótki, po to, żeby później uniknąć wszywania jej, tak? Więc będę ją sobie przytrzymywała z tyłu tutaj przy brzeszku i podczas przerabiania półsłupków ona, ta końcóweczka ładnie mi się wrobi w robótkę. Wbijam szydełko w drugi otworek i znowu przeciągam w moją stronę. Wyciągam oczko tak, żeby było, szydełko mam poziomo, to żeby równiutko, ładnie na oczko było wyciągnięte na wysokość tutaj mojego oczka, które mam na szydełku. I robię półsłupek. I w to samo oczko jeszcze jeden półsłupek. No, mówiłam, że będzie ciężko. Będzie ciężko, tak? Od razu mówię, będzie ciężko, będzie się haczyła ta przędza, nie będzie chciała nam przechodzić, ale to jest tylko w tym okrążeniu. I robię półsłupek. W drugim oczku robię jeden półsłupek. W drugiej dziurce, tak? Robię jeden półsłupek. Wyciągam. I robię jeden półsłupek. W kolejnej dziurce dwa półsłupki. Wyciągam pierwszy i pierwszy półsłupek w tą samą dziurkę i jeszcze jeden. I w kolejnym oczku, i w kolejnej dziurce jeden półsłupek. A w następnej dwa. Jeden zrobiłam. Wkładam jeszcze raz tą samą dziurkę. Wyciągam. I robię drugi półsłupek. I w ten sposób, zmieniając jeden, dwa, jeden, dwa, jeden, dwa, obrabiam do końca okrążenia. Skończyłam obrabiać dno, teraz zamykam okrążenie, wyciągam sobie dłuższą pętelkę i szydełko wbijam w pierwszą tutaj taką poprzeczną pętelkę pod dwie nitki i wyciągam. Pętelkę teraz nakładam z powrotem na szydełko, patrzę, żeby nie była przekręcona, żeby tutaj ładnie była łezka zrobiona, a nie przekręcona ani w tą stronę, tylko ładnie nałożone oczko na szydełko. Przeciągam szydełko, przeciągam pętelkę do tyłu, wyciągam szydełko, zostawiam sobie tą pętelkę tutaj na szydełku i szydełko wkładam teraz w pierwsze oczko tutaj po prawej stronie od pętelki, w pierwsze oczko do tyłu,
pod taką tutaj poprzeczną, luźniejszą troszkę nitkę. Ona w kolejnych okrążeniach będzie taka jeszcze bardziej luźniejsza, będzie bardzo łatwa do wyczucia. Wkładam pod tą poprzeczną pętelkę i nić roboczą. Teraz przeciągam, chwytam na szydełko i przeciągam do przodu. Wyciągam ją sobie taką, no takie, żeby było na równi tutaj z tym oczkiem. Nakładam oczko z powrotem na szydełko i robię jedno oczko łańcuszka. Przeszłam już do kolejnego okrążenia i teraz już mogę zmienić szydełko na większe. Zmieniam sobie szydełko na to, które będę robiła. To jest szydełko 8 mm. Zmieniam sobie na większe i zaczynam robić ściek tkany. Ściek tkany, żeby poprawnie go wykonać, to muszę wbijać szydełko tutaj, tu będzie łatwe do pokazania. Są nóżki oczka, jedna nóżka, druga nóżka, pomiędzy nóżki muszę włożyć szydełko i z tyłu wyjść również między nóżkami pod poprzeczną nitką. W ten sposób włożone szydełko i przerobione oczko daje nam poprawnie wykonany ściek tkany. Tak więc wkładam sobie szydełko w pętelkę i wkładam szydełko, teraz wbijam szydełko między nóżki, z tyłu wychodzę między nóżkami i pod poprzeczną pętelką, chwytam za nić roboczą i robię półsłupek. Pierwszy półsłupek. W każdym oczku od tego momentu będę robiła po jednym półsłupku. Tak i znowu w drugie oczko między nóżki wbijam szydełko, z tyłu wychodzę między nóżkami pod poprzeczną nitką, chwytam za nić roboczą i robię półsłupek. I między nóżki chwytam za nić roboczą i półsłupek. Między nóżki chwytam za nić roboczą, wyciągam sobie tutaj jeszcze, to jest bardzo ważne, żeby, bo później mówicie, że czasami ściąga Wam się robótka do środka. Bardzo ważne jest też w jaki sposób i na jaką długość wyciągamy sobie tą pierwszą pętelkę tutaj, jak zaczynamy robić półsłupek, tak? Zobaczcie. Tutaj mam oczko na szydełku i ono nie jest bardzo ciasno. Ja nie zaciągam tutaj bardzo ciasno tej pętelki. Pętelka jest tak zaciągnięta, żebym mogła sobie swobodnie przeciągać pod tą pętelką szydełko, czy też jeżeli bym robiła na drutach, to też drut, tak? Ale teraz robię na szydełku, więc swobodnie muszę sobie tutaj przeciągać szydełko, tak? Ale na tyle, zobaczcie, jest ta pętelka zaciągnięta, że to szydełko nie wypada mi z tej robótki, tak? Czyli to nie jest ani za ciasno, ani za luźno. No, na początku jest to trudne do wyczucia, ale właśnie musi być szydełko w taki sposób włożone, żeby to było, żeby nie wypadało mi, zostawiając, wypuszczając z dłoni, żeby nie wypadało mi z tej pętelki. I teraz, robiąc kolejne oczko, wbijam się między nóżki, chwytam za nić roboczą i wyciągam sobie pętelkę. I wyciągam ją sobie, zobaczcie, na taką długość, że jak mam szydełko tutaj tak poziomo ustawione, to ta pętelka teraz dopiero co wyciągnięta musi być na tyle długa, żeby była równo z tą pętelką, którą mam na szydełku. I teraz przerabiając, nie będę miała tego ściegu ani za bardzo luźnego, ani za bardzo ciasnego, tak? I znowu wbijam w kolejne oczko, wyciągam pętelkę i robię półsłupek. I w taki sposób pilnujcie sobie właśnie, żebyście wyciągali swoje pętelki. Wtedy będzie ten ściek poprawnie wykonany, ani za ciasno, ani za luźno. W każdym oczku robię po jednym półsłupku. Przerobiłam okrążenie do końca, w każdym półsłupku po jednym półsłupku. Zamykam okrążenie, wyciągam pętelkę, szydełko od tyłu do przodu wbijam pod pierwszą poprzeczną, pod pierwsze poprzeczne oczko. Przekładam pętelkę teraz tutaj do tyłu i zostawiam, wyciągam szydełko. Wbijam teraz szydełko po prawej stronie od pętelki, między nóżki. Tak, wychodzę tutaj pod taką luźniejszą nitką, na bank tą luźniejszą nitkę wyczujecie tutaj po prostu pod palcem, pod tą luźniejszą, pod poprzeczną i pod luźniejszą wychodzę szydełkiem do tyłu, przeciągam nitkę roboczą do przodu, wyciągam ją lekko, nakładam teraz pętelkę zostawioną z tyłu na szydełko i robię pierwszy półsłupek.
I zamknęłam okrążenie i teraz będę robiła znowu, tak jak tutaj w poprzednim okrążeniu, jeden półsłupek w półsłupku z poprzedniego okrążenia, czyli po jednym półsłupku w każdym oczku. Czyli od tego momentu już nic nowego nie mam Wam do pokazania, bo po prostu będę całą tą moją torebkę robiła na wysokość w sumie od pierwszego tutaj tego okrążenia. Ja swoją tą musztardową torebkę zrobiłam na wysokość 26 okrążeń. Zaczęłam w pierwszym okrążeniu w jednej dziurce, robiłam jeden półsłupek, a w drugiej dziurce robiłam dwa półsłupki i te dwa jakby oczka, ten motyw powtarzałam do końca okrążenia i od kolejnego drugiego okrążenia do końca torebki będę przerabiała po jednym półsłupku w każdym oczku. I tutaj ten sposób właśnie, w jaki zaczęłam, że w jednej dziurce zrobiłam jeden półsłupek, a w drugiej dziurce zrobiłam dwa półsłupki, to da mi taki fajny wygląd tutaj tej torebki. Widzicie? Ona będzie taka beczułkowata, nie będzie taka wklęsła jakby do środka, tylko ładnie dno w środeczku tutaj jest i później ładnie ona się rozchodzi w taki, tak, na taki kształt jakby beczułki. Moim zdaniem ładnie to właśnie wygląda, dzięki temu, że tutaj zrobiłam właśnie 1, 2, 1, 2 i 1, 2 półsłupki w okrążeniu. W taki sposób nadałam jej tutaj taki obły, beczułkowaty, fajny kształt. I tutaj już właściwie po zamknięciu okrążenia w każdym oczku robię sobie dalej po jednym półsłupku. Tak, wbijam szydełko między nóżki, z tyłu wychodzę między nóżkami pod poprzeczną nitką i w ten sposób przerabiając robię poprawny ściek tkany przez kolejnych 24 okrążenia. I jak już to wszystko zrobię, to spotkam się z Wami i pokażę, co robiłam dalej, a tymczasem życzę Wam przyjemnego dziergania. A robię właśnie ostatni półsłupek, czyli wbijam się między nóżki i robię półsłupek. I teraz muszę jeszcze zakończyć, czyli wbijam od tyłu pod poprzeczną nitkę i pętelkę przeciągam do tyłu. Ja już sobie tutaj nitkę ucięłam, przeciągam ją całkiem już do tyłu i teraz wystarczy tylko, żebym przeciągnęła ją tutaj przez ostatnią pętelkę, ale zanim to zrobię, to też jeszcze wbiję się tutaj, żeby Wam to dobrze pokazać. Wbiję się pod poprzeczną pętelkę, jaka jest tutaj przy pierwszym oczku. I w oczko, z którego wychodzi nitka i przeciągam przez oczko i przez tą pętelkę. Chodzi mi o to, żeby ją ładnie zabezpieczyć, tą nitkę, tak, żeby ona była ładnie przeciągnięta do tyłu. I teraz, jak już sobie ją przeciągnęłam do tyłu, to biorę igłę. Zrobię to igłą, bo będzie po prostu wygodniej. Muszę ładnie ją teraz wszyć. Przeciągam sobie ją troszeczkę, parę okrążeń w dół, żeby tutaj od razu nie robić tego przy samym rancie, tak? Przeciągam ją sobie troszeczkę w dół. I jak już mam ją tutaj na dole, to teraz aż wszyję całą tą nitkę, przeszywam pod tymi półsłupkami, które idą w okrążeniu, tak? Poziomo już teraz. I to już jest właściwie koniec mojej torby. Tu już jest wszystko zrobione i teraz pozostaje mi już tylko zamocować karabinczyki, ściągacz i oczywiście pasek bądź łańcuszek. I jak to zrobić? Składam sobie torbę na pół. O, tak jak Wam pokażę, to będzie to widać. Składam ją sobie na pół, bo muszę wyznaczyć sobie tutaj, podzielić ją na cztery części, tak? Po bokach i później tutaj jeszcze z tej strony. I ja sobie tutaj wezmę do tego markery. Cztery markery. I z tej strony zaznaczę sobie jednym markerem. I drugim markerem z drugiej strony. Tak, czyli tutaj mam markery włożone i wyznaczone. I to samo teraz składam sobie w tą
w taki sposób i wkładam markery teraz z tej strony. Jeden i drugi. Czyli cztery markery mam włożone. One są mi potrzebne właśnie do tego, żebym teraz mogła sobie wyznaczyć, gdzie i w jaki sposób mam włożyć ściągacz, tak? Tutaj jest mój, tak wygląda z wewnętrznej strony łączenie okrążeń właśnie w ten sposób, w jaki robiłam to w tej torbie, a z tej strony jest to praktycznie niewidoczne. I to będzie mój bok, tak? To będzie mój bok. Tu muszę teraz złożyć w taki sposób. O. Składam sobie i teraz będę wkładała mój ściągacz. Najpierw sobie włożę ściągacz, a później zamocuję karabinczyki, tak? Biorę mój ściągacz i muszę go stąd wyciągnąć, tak? Jedną część wyciągam, wyciągnę sobie tą, bo tu będzie mi wygodniej to wkładać. Ja to sobie będę robiła za pomocą igły, po prostu będzie mi to wygodniej zrobić. Przeciągam sobie od zewnętrznej do wewnętrznej strony i teraz tutaj to moje złożenie, które sobie zrobiłam z jednej i z drugiej strony, też muszę przełożyć w taki sposób ten mój ściągacz, tak? Pilnuję też, żeby było to zrobione dwa rzędy niżej, żeby było po prostu równo. I mam z tej strony wyciągnięte, teraz z tyłu i z tyłu. I teraz znowu składam tutaj tą stronę i przeciągam w taki sposób i wychodzę z przodu. I teraz muszę włożyć z powrotem tutaj ten paseczek w ten ściągacz. O, mam już włożony. Teraz sobie wszystko ładnie wyrównam. Chodzi o to, żebym miała tutaj równo końcówki, tak? Popodciągam i teraz nakładam sobie te metalowe końcóweczki, jakie mam tutaj do tego ściągacza i ja w moim ściągaczu na końcach zawiązuję sobie takie malutkie supełki. Staram się mocno tutaj to na końcu zaciągnąć. I te supełki, jak to ładnie zaciągnę, to te supełki wejdą mi tutaj w tą końcóweczkę. I to samo robię z drugim. Najpierw wkładam na paseczek, robię supełek przy samym końcu zaciągam i wciskam ten supełek w końcóweczkę. O, i tak to wygląda. I tą część już mam zrobioną, czyli markery mogę sobie już powyciągać. One mi są już do niczego tutaj niepotrzebne. I teraz biorę karabinczyki i karabinczyki sobie wkładam. Tutaj też w to moje złożenie, jakie miałam, tak? I wkładam sobie karabinczyk. Jeden i z drugiej strony drugi. Mam włożone i teraz zapinam sobie pasek. Pasek jest fajny, bo ma tutaj ten karabinczyk jest obrotowy, więc za każdym razem ta ładna strona, tak, bo tutaj jest to złożenie i jest nit i ta ładna strona będzie po zewnętrznej stronie. Tak i tak to wygląda. Wszystko już tutaj mam zrobione. Mogę sobie zamocować albo długi pasek jeszcze, albo też łańcuszek. W zależności od tego, co wolę i co ewentualnie będzie mi pasowało do mojego
stroju, tak? I tak to wszystko wygląda. Ściągacz po ściągnięciu go do maksymalnej, tutaj do samego końca, jest na tyle długi, że śmiało otworzę sobie torbę, w niczym mnie nie będzie ten ściągacz blokował. Tak dostanę się do wszystkiego, co do tej mojej torby sobie tam nawrzucam i sobie zaciągam. I tak to właśnie wygląda. Cała moja torebka wygląda w ten sposób. Zamiast tego łańcuszka oczywiście mogę sobie zamocować też pasek. Też mam czarny pasek, wszystko w kolorze czarnym. Moje końcóweczki, tutaj dodatki są w kolorze czarnym. Czy pasek, czy łańcuszek, czy tylko krótki, to już w zależności od upodobań i gustu. Krótki pasek jest bardzo fajny właśnie do tego, że jak, czy można tą torebkę też wziąć gdzieś na jakieś takie wieczorne wyjście, to do ręki krótki paseczek jak najbardziej jest ok. I cóż, to jest wszystko właściwie, co chciałam Wam tutaj w tym filmiku pokazać. Mam nadzieję, że udało mi się wszystko pokazać. Właściwie nic nie było tutaj trudnego i skomplikowanego. I ta torba Wam się spodoba. Zechcecie też takie według moich instrukcji robić. Na dzisiaj to jest wszystko, co chciałam Wam pokazać. Dziękuję Wam za odwiedziny i za oglądanie, za komentowanie, pisanie do mnie wiadomości, dzwonienie, bo teraz jeszcze oprócz tego, że piszecie do mnie, to też i do mnie dzwonicie, dlatego że no, w sklepie jest podany mój numer telefonu i dostaję od Was mnóstwo telefonów. Naprawdę ze sporą już częścią z Was miałam przyjemność porozmawiać. Te wszystkie rozmowy są bardzo, bardzo dla mnie miłe i dające mi taką motywację do tego, żeby działać w tym kierunku i jeszcze bardziej. Na koniec filmiku oczywiście tradycyjnie zapraszam Was do tego, żebyście zasubskrybowali mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, żebyście wcisnęli ten dzwoneczek, który jest pod spodem, pod filmikiem, bo po wciśnięciu jego będziecie dostawać powiadomienia o każdym kolejnym moim filmiku wrzuconym na kanał. Jeżeli zrobicie te torby i będziecie się nimi chwalić na swoich profilach społecznościowych, to będzie mi szalenie miło, jeżeli wspomnicie słówkiem o tym, że robiliście je według moich instrukcji, dlatego że dzięki temu na mój kanał będą mogli trafić jeszcze ci, którzy tego kanału nie znają i zacząć też ze mną szydełkować, robić na drutach i inspirować się tym, co robię. Za dzisiaj Wam dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!